konkurencję z fanfarami, a cenne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów, których będę wymieniał podczas tego to wydarzenia. Teraz oczywiście zapraszam na zimne piwko, karkóweczkę, cokolwiek sobie tylko życzycie, zimne lody, na naszych najmłodszych do odwiedzania tych dmuchańców bezpłatnych. Dzisiaj w nieco takim stylu kosmicznym 9 dmuchańców całkowicie bezpłatnie, specjalnie dla Państwa. Zimne piwko, karkóweczka, wiele, wiele dań smacznych, regionalnych, które serwują koła gospodyń wiejskich z miejscowości Bukowiec, a zimne piwko i kiełbaskę tutaj serwują panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowca. Drodzy Państwo, jak widzicie, dzieje się tutaj naprawdę wiele wspaniałych i ciekawych rzeczy. Zapraszam również do odwiedzania naszego stoiska nadleśnictwa Baligród. Tutaj dowiecie się bardzo ciekawych rzeczy o naszej bieszczadzkiej faunie, florze. Kto ma ochotę zwiedzić ambulans bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego, również serdecznie, drodzy Państwo, zapraszam. Jest również pan Piotr Mickoś z takim stoiskiem, z takimi starymi piłami spalinowymi. Może sobie pooglądać, jak to wszystko dawniej, kilkanaście lat temu funkcjonowało, jak te piły motorowe wchodziły dopiero do obiegu. Dobrze, drodzy Państwo, za kilka minut się widzimy, słyszymy. Zostaw to, Piotrek, bo ty plecy ci pękną. Zostaw, bo potem jak będziesz bala przerzucał, to ja se stanę tam niżej. Albo daj to we dwóch zrobimy. Co? Już. No i super. Jest wolny. Proszę mnie nie dobra. No to Piotrek jest dzisiaj ze mną. Jest towarzyszył za kamerą, bo jednak boi się stanąć tutaj ze mną. Jednak woli, jak ćwiczymy, wtedy mu to nie przeszkadza. Także wybraliśmy się dzisiaj przed zawodami z okazji Dnia Drwala, dzisiaj w niedzielę, 23. No i tak sobie jesteśmy i wspominamy jeszcze przy okazji, jak sobie trenujemy cięcie tą piłą. Hej! Bardzo ładna rzeźba przedstawiająca historię z lasu ścinającego pilarza drzewo składającego w stosy. Ja z ojcem zrywający metry, my na traktorze w zimie MTZ-em przyczepowym napędem. Tutaj obok koniarz zrywa kloce, a tutaj chłopaki uciekają przed niedźwiedziem. Jakież to aktualne jest, co? Że chłopaki uciekają przed niedźwiedziem. I prosimy o muzyczkę. Jak widzicie, drodzy Państwo, nie jest to takie proste. Najgorsze to jest rozpoczęcie. Chłopaki, nie męczcie się, stop, bo tutaj było takie troszeczkę farsa, przepraszam najmocniej, ale ktoś to oczywiście musi trzymać. Same tróweczka za bardzo się kiwotała w jedną, w drugą stronę, przepraszam najmocniej. Nie męczcie się, chwila odpoczynku. Start, zaczynamy! Co za zjeb. No w tej chwili, jak widzimy, już poszło im dużo, dużo lepiej. 10 sekund, oni już praktycznie są w połowie tego pniaka, aby go przerżnąć. Więc idzie im bardzo, bardzo dobrze, drodzy Państwo. Wiem, co mówię, już kilka razy prowadziłem tę konkurencję. Nie jest to naprawdę takie proste, uwierzcie mi. Więc chłopcy tutaj mają bardzo, bardzo dobry czas. 25 sekund, co? Oraz Kacper Felczar, chwilę. Dobrze, ja jestem gotowy, stopery wyzerowane. 3, 2, 1, start! Jak już wspominałem, najgorzej jest rozpocząć, aby ta piła wbiła się mocno w tego pniaka i później idzie to już bardzo, bardzo dobrze, szybko, sprawnie. Ale już jak widzicie, już nie jest tak fajnie,
u naszych poprzedników, bo już 20 sekund, a oni na pewno są jeszcze w połowie. Ile? Szybciej, mocniej, panowie, mocniej, mocniej, bo tu już naprawdę czasu minęło sporo. 40 sekund, 43, 4, 5, to już końcóweczka. Jeszcze bardziej, stop. Świetnie, u mnie na stoperze 47, 19 sekund. Start! A państwo, dodajcie im trochę tutaj do pingu. Pomóżcie, no widzicie, nie jest to proste. Mocniej, mocniej, panowie. Tacy panowie biorą udział w tego typu konkurencji. Chyba przyjechali tutaj tylko wypocząć, nie spodziewali się, że będzie tutaj opcja. Znacie sobie państwo, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w taki oto sposób pracowano w lesie. Nie było oczywiście pił spalinowych, pił motorowych, tylko w taki oto sposób śnięto. Panowie się poddają chyba, tak? Rozumiem? Nie. Już minuta, nie, panowie, stop! Drodzy państwo, oni są dopiero w połowie. Stop! Zostawmy to. Hej! 3, 2, 1, start! Świetnie! Zobaczcie państwo, jak im to świetnie idzie! 15 sekund, oni już praktycznie kończą! Stop! Świetnie! 15,75! Cóż za wynik! Drodzy państwo, wielkie brawa! Czy tu się okaże, czy to będzie zwycięstwo? Następni z numerem 5 szykują się Piotr, Markus i Antoni. Brawa! Chwilę, panowie. 3, 2, 1, start! Zaczynamy! Sekund, jeszcze chwila, jeszcze mocniej, panowie, ale to jest też dobry wynik, który może dać wam miejsce na podium. Tak mi się wydaje. Stop, świetnie, wielkie brawo, drodzy państwo, to był bardzo dobry wynik. Świetnie poszło, twoje panowie, 3, 2, 1, start, zaczynamy. Osiem, dziewięć, dziesięć, o, już będzie ciężko, to jest historyczny moment. Stop! Jak u mnie 15:41, 15:28. Mierzyliśmy mój czas, szanowni państwo, więc naprawdę 15:41, taki oto czas. Jeden, start, zaczynamy. Kubicki, Jacek, Jan Szubak, w tej chwili znowu niego, jaka moja. I dzisiaj nawet nieźle, bo tak wierzę, że po raz pierwszy jesteśmy w tego typu. Zawała 30 sekund, panowie, za wami już praktycznie końcu, weźka, stop! 33:46, Szubak, tak jest. W tej chwili Wojciech Pasławski oraz Pasławski Jacek z miejscowości Derka. Tutaj myślę, że będzie również bardzo, bardzo dobry wynik, ale za chwileczkę. 2, 1, zaczynamy, start! Wojciech Pasławski, Pasławski. Stop! 17 sekund i 97 setnych. Bardzo, bardzo dobry wynik. Wielkie brawa, drodzy państwo. Za nami pierwsza konkurencja. Wy się nie rozchodźcie, bo my już szybciutko zaczynamy drugą rywalizację. Będzie to wbijanie gwoździ, już wszystko przygotowane. A wiącej również konkurencja. Tutaj będzie też ważna precyzja. Tu nie tylko siła, tężyzna fizyczna, ale ważna będzie również precyzja, bo ten młotek, jak widzicie, to jest taki o sobie młoteczek, więc aby wcelować w tego gwoździa, gwóźdź nie chciał się odbić i nie daj Boże komuś zrobić krzywdanki. Przywitajmy go gromkimi, wielkimi brawami, a jako drugi przygotowuje się Henryk Lorenz z Bukowca, Stanisław Sidorski, Górzanka. 3, 2, 1, start, zaczynamy! Niestety, tutaj był pewien problem. Młodzie się zaginają. Gwoździe wbite do tego pniaczka. Jak widzimy, dwa te gwoździe, no nie zostały wbite się.
Zapraszam serdecznie do mnie Henryka Lorenza, a jako następny przygotowuje się Albert Galan z Górzanki. Start, zaczynamy! Te gwoździe chyba w Chinach produkowano. Ale jest okej. Pierwszy gwoździk zaliczony. Drugi również. Idzie coraz lepiej. Stop! Świetnie, brawo, brawo. Wielkie brawa dla pana Henia Lorenza z Buchowca. Gotowy? 3, 2, 1, start! Zaczynamy! Świetnie, świetnie, świetny wynik, myślę. 10 sekund, tak jest. Stop! Coś wspaniałego. 11 sekund i 3 setne, szanowni państwo. No jak długo przyjechaliście u nas? Bieszczady na Solinę. 2 tygodnie. Odkąd jesteście u nas? Od poniedziałku. Czyli no jeszcze pierwszy tydzień. Dzisiaj kończymy koncertem Czadomena, zimne piwko. Jakoś tam sobie jeszcze poimprezujemy, nie? Bardzo dziękujemy, że jesteście w Bieszczadach. Odwiedzajcie nas, bo mam nadzieję, że warto. Warto? Jeśli nie warto, to nie daję mikrofonu. Warto. Warto, oczywiście. Warto przyjeżdżać w Bieszczady, odwiedzać gminę Solina i całą tą piękną miejscowość, jaką jest Bukowiec, położona nad wspaniałą rzeką Solinka, która wpływa do jeziora Solińskiego. 3, 2, 1, start! Zaczynamy! Pierwszy gwoździk zaliczony, już drugi praktycznie. Również to jest dobry czas. 10 sekund, trzeci gwóźdź. Świetnie, brawo! Stop! 18 sekund i 28 sekund. Rozpoczynać odliczanie. 3, 2, 1, start! Zaczynamy! Panie Jacku, czy w tym oświadczeniu, aby pan nie skłamał? Kubicki Jacek, stop! 17 sekund i 78 sekund, start! Tak, te uderzenia są nieco takie delikatniejsze, ale widać, precyzja tutaj ma ogromne znaczenie. Stop! Świetny wynik. 10 sekund i 40 setnych. Drodzy państwo, wielkie brawa. 10 sekund i 40 setnych. Zaczyna się, a przygotowuje się jako ósmy Tymcio Jacek z Terki. Panie Marku, 3, 2, 1, start. Zaczynamy. Nieźle. 10 sekund, panie Marku. Drugi gwóźdź praktycznie już zaliczony, wbity ostatni. 16, 17 sekund. Jeszcze dwa mocniejsze uderzenia. Stop! Świetnie! Wielkie brawa dla pana Marka Dudala z Radowo. Przygotowuje się Paweł Lorenz, a konkurencję zakończy Lorenz Darek. Dwóch panów Lorenców z miejscowości Wołkowej. A Jacek, gotowy? My również jesteśmy przygotowani. 3, 2, 1, start! Zaczynamy! Świetnie, cóż to za uderzenia. Stop! Coś niesamowitego, drodzy państwo. 6 równych sekund. Jak to jest możliwe? Bić jednego gwoździa w 2 sekundy o długości 120. Dajemy również 3, 2, 1, start! Stop! Również bardzo dobry wynik. 8 sekund i 50 setnych, drodzy państwo. 8 sekund i 5. Start! Stop! Wielkie brawa, drodzy państwo, 11 sekund. Zapraszam serdecznie już za chwileczkę, ale tutaj było wspominane o wielu inwestycjach, bo tak naprawdę ta konkurencja i te zawody, ta impreza, no przecież też wszystko kosztuje. Dzięki tutaj sprawnemu włodarzowi oczywiście, bardzo fajnie nam to sprawnie, drodzy państwo. Siedemnaście dziewięćdziesiąt siedem setnych. No i tutaj naprawdę różnica była bardzo, bardzo niewielka, ale jednak po raz kolejny bezapelacyjnie, no ale to za chwileczkę. Na tę chwilę miejsce drugie. Łukasz Lipa i Stanisław Sidorski. Brawo! To jest SP Bukowca, którzy od wielu, wielu lat wygrywają w tej dyscyplinie, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku może ta sytuacja się odmieni i panowie zwyciężycie, ale nie jeszcze, jeszcze nie w tym roku. To była różnica 24 setne sekundy, drodzy państwo, praktycznie można powiedzieć, że nic, ale jednak.
Pierwsze miejsce po raz kolejny z czasem 15 sekund i 41 setnych. Lorenz Zdzisław i Henryk Dąbrowski. W pamiątkowe zdjęcia na naszego Facebooka, kto jeszcze nie polubi. Szanowni Państwo, miejsce trzecie podczas konkurencji wbijanie gwoździ na czas zajął z czasem 10 sekund i 40 setnych Franciszek Krupa z Gliwic. Zabrakło 2,5 sekundy, ale czy to jest w ogóle możliwe? Pobić dzisiejszego zwycięzcę? Nie wiem. Ale miejsce drugie, Paweł Lorenz Wołkowy. Do tej pory nie pamiętam, aby ktoś w tak krótkim czasie wbił te trzy gwoździe o długości 12,5 cm. Ale jednak, jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych. I szanowni Państwo, Dzień Dwala 2023, konkurencja wbijanie gwoździ. Bezapelacyjnie, z czasem równe 6 sekund. Zwycięża Jacek Tymcio! Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest. Raz, dwa, trzy, start! Szybciej, szybciej! No widać jedno z pań, kto się na prowadzenie. O, super! Gratulacje! Drugie i trzecie. Zostały jeszcze dwie panie. Stanisława Chryniak jako pierwsza z Bukowca. Kobiet rządził siebie. Druga pani Anna. Pani Paula Budzik z Sopotu. Ogromne a brawa. Jako trzecia pani. Pani Justyna. Pani Krystyna, przepraszam. Galant z miejscowości Górzanka. Super. Jeszcze raz ogromne brawa dla pani. Się tutaj emocjonalnie
emocjonować i fascynować tym wydarzeniem, tą naszą czwartą już konkurencją, bo za nami wbijanie kości. Proszę Państwa, wzięcie pyłu moja, twoja. Panie piły piwo na czas, to ta czwarta konkurencja, rzut metrówką. Bardzo proste, kto rzuci najdalej, to wygra oczywiście tę konkurencję. Z takich ważnych, logistycznych, informacyjnych rzeczy to także nie pod żadnym pozorem nie rozbiegamy się, tylko rzucamy metróweczką z miejsca. To jest nie tyle rzut, tylko pchnięcie tę oto metróweczką w ten sposób. Zaraz tutaj pan radny gminy Szczepan Płoczek zademonstruje, jak to ma wyglądać. My będziemy odmierzać oczywiście odległość. I co jeszcze z takich ważnych rzeczy, to oczywiście odmierzamy odległość, miejsce, w którym ta autometróweczka ma po raz pierwszy styczność z ziemią, tak? Czy to jest jasne? Jeżeli któryś z zawodników ma jeszcze jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji. Jest Marcin, jest pani Zosia. Pan radny będzie teraz demonstrował, na czym polega ta autokonkurencja. Tak jest, takie oto pchnięcie metróweczką na odległość. Dobrze, myślę, że wszystko jasne, szanowni państwo, wy jesteście tutaj bezpieczni. Oczywiście pod żadnym pozorem nie wchodzimy na tę oto przestrzeń, która... Grzegorza Czarnik Strzelin przygotowuje się, Kasper Pelczar. A później konkurencja będzie panie... Kolony. 3, 2, 1, start, stop! Mamy miejsce tutaj, gdzie ta metróweczka zderzyła się z ziemią. 6 metrów, 13 centymetrów. Pelczar już przygotowany, już gotowy, skupiony, a zaraz za nim przygotowuje się Łukasz Lipa z Ostrowca Świętokrzyskiego. Panie Kasprze, 3, 2, 1, rzut! Ale nie dwoma rękami. Nie. Jeszcze raz. Spokojnie. Proszę powtórzyć. Dobrze. Jeszcze raz i powtórka, Kasper. 3, 2, 1, rzut. Świetnie. Brawo. Sześć metrów, 11 centymetrów. Nożnicy. Proszę Państwa, dobrze. Kolejny zawodnik. Łukasz Lipa z Ostrowca Świętokrzyskiego, a przygotowuje się Hryniak Dariusz z Bukowca. Trzy, dwa, jeden, rzut! Świetnie! O, właśnie o to chodziło. Ale tu jest, tu mamy nawet znaczek, także odbierzamy od tego miejsca. 6 metrów 49 centymetrów. 6 metrów 49 centymetrów. Kowiec kibicuje. Darku, powodzenia! Pięknie! To jest chyba najdłuższy rzut jak do tej pory. No, szanowni państwo, nowy lider 8 metrów 9 centymetrów. 8 metrów 9 centymetrów i Dariusz wychodzi. Brawo, Darek. Prowadzenie. Zapraszam już do mnie piątego sobie. Daniel Czepiel, Białystok. Daniel, gotów? Jesteś gotów, więc możemy odliczać. 3, 2, 1, rzut! Powodzenia! Świetnie, ale nieco krócej. Mamy tutaj odznaczone miejsce, więc wszystko jest jasne, transparentne. 5 metrów 20 centymetrów. Jako zawodnik numer 6 Wojtek przyjechał do nas z Kościenka. Jako numer 7 przygotowuje się Maciej Duszowiecki z Czarny Górny. Wojtku, gotów? Dobrze, możemy zaczynać. 3, 2, 1, rzut! Pięknie! Drodzy Państwo, to jest wynik, myślę, zbliżony do
Darka Chryniaka z Bukowca. 7 metrów 44 centymetry. Pan górny brat, tak? Dobrze, Maśku. Gotowy? 3, 2, 1, start! Pięknie, ale nam się to odznaczyło, wszystko jasne. 7 metrów 31 centymetrów. Zapraszam Michała, brata, również Puszowiecki z Czarnej Górnej. Michał, gotowy? 3, 2, 1, rzut! Wydaje mi się, że to chyba nie tak miało wyglądać. Ten rzut może powtórzyć. 3, 2, 1, rzut. Pięknie. 7 metrów 74 centymetry. Bardzo blisko, ale nadal Darek Chryniak na prowadzeniu. 3, 2, 1, rzut. Osiem metrów, 7 centymetrów. I ostatni już zawodnik przy tej konferencji to Zbigniew Bystarz. Niedaleko pochodził, to jest z Choszwi, to jest powiat Leski. Zbigniewie wszystkiego dobrego, powodzenia życzę. 3, 2, 1, rzut. Pięknie. Zaraz 8 metrów i 2 centymetry, tak? 8 metrów, 2 centymetry. Zbigniew Pystarz, schodź mi. Wielkie, wielkie brawa! Thank you.
już za nami, ale jeszcze kilka pchnięć, jeszcze troszeczkę trzeba włożyć do wysiłku. Stop! Radny szefa już poniósł rączkę w górę. U mnie 22 sekundy żyją. Tutaj rodzina kibicuje. Mama już z nagrodą, tak? W tym piciu piwa na czas udało się żonie zająć, ile pamiętam, drugie miejsce. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie małżonkowi. To jest dobry wynik. Ostatnie pchnięcie, 100! Ręka w górę. 18 sekund, 54 sekund. 1, zaczynasz, start! A cała terka kibicuje Grzegorzowi Czarneckiego. Sekund, 13, 14, jeszcze tak patrzę, dwa pchnięcia i ostatnie, stop! Świetnie, ale zobaczymy, jakie tutaj miejsce Grzesiu zajmie. 19, zaczynamy! Wobec Paweł z Wołkowej, wiesz, tutaj nasz mieszkaniec, gminy jest Solina, ale idzie mu bardzo dobrze. Drodzy Państwo, 13 sekund, jeszcze ostatnie pchnięcie, stop! 16 sekund i 50 setnych. 16 sekund i 50 setnych. Widzenie jak wszystkich poprzednich zawodników. 3, 2, 1, zaczynamy! No mamy niby dobry wynik, ale ja tak się ciągle zastanawiam, czy to jest tak po prostu sprawiedliwie, bo ta popłona tak wędrowała. A Państwo co sądzicie na ten temat? Uznamy? Uznamy? Panie dyrektorze, 2 sekundy karne. Proszę? No to jak? Uznajemy? Jeśli będę krótkie brawa, to uznajemy, jeśli nie. Może tak. Uznajemy? Nie uznajemy? Czy uznajemy? Tak czy nie? Tak! Oczywiście! Uznajemy 12,75, to jest wasza decyzja, a nie nasza. A co? Jak coś, to będzie wasze. 12 sekund 75. Jeden, dwa, trzy, cztery i tak dalej. Nóżka musi wylądować w każdej oponie. Startujemy, ubieramy tego to woreczek i biegniemy, skaczymy w tym oto woreczku do miejsca tego. Tutaj woreczek odrzucamy i przeskakujemy pojedynczo. Tak, o, w ten sposób przeskakujemy przez te oto metróweczki. Każda musi być zaliczona. Tutaj troszeczkę szerzej. Jeszcze? Tak, jeszcze szerzej. Dobrze? Rozpęd i wskakujemy na tego oto palota. Przeskakujemy pierwszego. Przeskakujemy drugiego. Zakręcamy. Pozostaje nam ostatnia przeszkoda, ale którą musimy również zaliczyć. Wskoczymy i już na końcu z tej oto gumowicę zakładamy i biegniemy prosto do mety. Tak jest, to jest bieg dbala. Wygląda śmiesznie, ale zobaczycie Państwo. Tu będzie śmiech, tu będzie zabawa, tu będą emocje. 2, 3, 4, 5, ruszasz! Co robiłem? Zaliczasz wszystkie opony, tak jest! Świetnie! Nie tak! Stop! Ubierasz worek! Ubierasz worek! Na nogi! Na nogi! Skaczesz! Tak jest! W ten sposób! Straciłeś mnóstwo cennego czasu, ale to tylko przez swoją nieuwagę! Kochany? Ale dobrze, nadrabiasz teraz! Na dnie! Wróć! Dobrze, dostanie sekundę karną, lecisz! Ale co mnie zrobić jeszcze? Ubierasz głowicę? Jak widać, najprostsze czynności z, no, ma chłopak problemy, ale dlaczego? Stop! Dobra, świetnie. 55 trzymy i jak zawsze dopij! 3, 2, 1, stop! 1, 2, 3, 4 i ostatnie okrążenie i ruszasz prosto na te opony. A zaliczasz każdą jedną, pamiętaj. Ubierasz woreczek. I skaczemy, tak jest, świetnie, dobry czas, 20 sekund, zdejmujesz i pamiętaj, każda metróweczka musi być zaliczona, tak jest, świetnie, świetnie, przeskakujesz przez palota, jakże idzie mu wspaniale, 30 sekund, a on już praktycznie jest na końcóweczce tego dystansu, ubierasz tę oto gumowicę i biegniesz, stop, wielkie, wielkie brawa, świetnie, Łuka,
Łukasz Bańczak. Jaki mamy czas? U mnie 40 sekund i 40 sekund. Piotrze, delikatnie w lewo. Zaczynamy tak jak każdy zawodnik. O, dokładnie tak. Prosto do opon. Ja ci będę liczył 5 pełnych obrotów. Wszystko jasne? Jesteś trzeźwiutki, widzę. Nie wypiłem dzisiaj ani grama. Czeka na poród. No to a kiedy rozwiązanie? To wczoraj powinno być. Czekasz, no to masz przepychane. Nie wypijesz nawet browara. Dobrze, ale może będziesz miał wspaniały prezent. Życzę wszystkiego dobrego już niedługo. Ten oto mężczyzna zostanie ojcem. Brawo! Brawo! Jak ma się chłopca? Przy każdym z zawodników. 3, 2, 1, start, zaczynamy. 1, 2, 3, wyrwiesz to zaraz. 4, 5, ruszasz. Skaczesz, skaczesz, trzymasz woreczek, bólu, trzymasz, trzymasz. Dobra, zostawiamy. I wszystko, pierwszy balon, świetnie. 30 sekund, gonisz, gonisz, walczysz o pierwsze miejsce. Dopingujemy, ubierasz szybciutko tę gumowicę. Ach, stracił kilka cennych sekund. Biegniesz, biegniesz, biegniesz. Stop! Świetnie, brawo, 42 sekundy i 93 setne. Antoni Wilczek z Bukowca. No tak patrzę na ciebie, jest pokaźny chłop, także myślę, że dasz radę. Dobrze, aby zająć pierwsze miejsce, to musisz przebiec ten dystans krócej aniżeli 40 sekund i 47 sekund. Damy radę? Zrobię i dam z ciebie wszystko. Świetnie, brawo! I o to chodzi. Pozytywna energia, to jest to. I oczywiście wierzymy w ciebie. Antoni. 3, 2, 1, start. 5 pełnych obrotów. 1, 2, 3, 4. Ostatni obrót i ruszasz, ruszasz prosto, aby zdobyć ten jak najważniejszy cel, czyli przebiec ten dystans poniżej 40 sekund. Czy jest to możliwe? Czy uda się Antoniemu Wilczkowi z Bukowca pokonać się Łukasza Bańczaka? Za chwileczkę wszystko będzie jasne. Wszystko, pierwszy balon, świetnie, 34 sekundy zanim ostatnia przeszkoda, już tylko pozostanie założenie tych oto gumowicaków i biegniesz, możemy sobie pomagać rączkami. Stop! Świetnie! Coś to było za zakończenie. 46 sekund, 86 setnych. 46 sekund, 86 setnych. Jak wrażenia? Zmęczony? Świetnie, gratulujemy. 46, 86. Zapraszamy Daniela Czepiel. Zaczynamy. 5 pełnych obrotów. 1, 2, 3, 4, 5. Ruszasz drogę. Chyba dwa lata nie więcej straciłem. Wiem. Zakładasz woreczek? Tak jest, świetnie. Za tę chwilę idzie mu bardzo dobrze, sprawnie. Pierwszy upadek, nie szkodzi. 25 sekund. Metróweczki. Ale że on pokonuje te baloty jak Spider-Man, drodzy Państwo. I ostatni już mu pozostał. Zakładasz te oto gumowice i ruszasz prosto do linii mety. 45 sekund. Stop! Szut, skok. Pięknie, gratulujemy. Coś to była za walka. Coś to było za emocje. 47-25. Start, ruszasz. 3, 4, i 5, tak? Dobrze mówię? Chyba tak, ruszasz. Na 35 sekund już jest bardzo, bardzo blisko linii mety. Znowu stracił 2 sekundy niepotrzebnie. Można sobie przecież pomóc rączkami. Stop! Świetnie, 42 sekundy i 92. 1, start, ruszasz. 1, głowa niżej, niżej, 2, 3, 4, 5. Sekund w tej chwili na moim stoperze, a kolega już zalicza pierwszego balota. To jest bardzo dobry wynik, drodzy Państwo.
Państwo, 33 sekundy i pozostało ostatnie wejście. Zakładamy tylko gumowice i ruszasz prosto do mety. Stop! 41 sekund i 13 setnych. Tak, 1, 3, 4, ruszasz, 5. Znowu stracił kilka jeszcze ważnych sekund, ale walczysz, walczysz, kolego, miejsce pierwsze, mam nadzieję. Wojtek Adamczyk, Kraków, Kraków, dopingbuje. O, kolego. To było dosyć niebezpieczne, muszę przyznać, ale nic się nie stało. Stop! 45 sekund, 72. No, czy zgarnie drugą najważniejszą nagrodę w tej oto konkurencji? Jacek, ja z całego serca życzę ci powodzenia. Wiem, że jest na to duża, duża szansa, ale za chwileczkę, za ponad 30 sekund wszystko będzie jasne. Całe Bieszczady, cała Terka, gmina Solina dopinguje Jackowi Dymcio. Jacku, 5 pełnych obrotów i ruszasz prosto na te opony. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, ruszasz! 10 sekund, dobry czas! Teraz się skup, aby zaliczyć wszystko, spokojnie! Zakładaj ten woreczek, pomagaj sobie woreczkom, tak jest, skaczesz prosto do tych metróweczek, aby je przeskoczyć i zaliczyć wszystkie 25 sekund! Świetnie, pierwszy balon zaliczony, drugi! I trzeci, ostatni. Pozostało włożenie tego do gumaczku. Czy uda się zająć pierwsze miejsce? Za chwilę wszystko będzie jasne. Stop! Położył się, leży, odpoczywa, zmęczony. 44 sekundy i 6 setnych. Jacku, za chwileczkę będziemy ogłaszać oficjalnie. Ale chyba nie udało się, nie? 44 sekundy i 6 Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowca, pani Maria Chrynia! Miejsce trzecie, Piotr Makar z Bukowca! Tak jest, i tutaj było bardzo blisko, bo tak patrzę 60 setnych sekundy, ale jednak nie tym razem. Miejsce drugie zajmuje Rafał Podżurski! Przypominam, aby po zejściu ze sceny podpisać u pani Zosi protokoły odbioru nagród. Szanowni Państwo, i pozostaje nam już ogłoszenie w zasadzie mi ostatniej osoby, która zwyciężyła podczas biegu Dwala, więc to już wiemy, to już jest jasne, więc mogę oficjalnie ogłosić, że zwycięzcą biegu Dwala podczas wydarzenia Dzień Dwala 2023 Bukowiec w tym wspaniałym otoczeniu nad górską rzeką Solinka, miejsce pierwsze zajął Łukasz Bajcza! Zapraszam serdecznie. Dziękuję, Stachu. Powiedzcie mi, czy, kochani, czy jeszcze ktoś by sobie życzył? A gdzie teraz leci? Aha. Dobra. Dobra. Musimy jeszcze raz Wodzirejsko podejść. Ja na razie to odkładam. Wodzirejsko podejdziemy do tematu. Karolinka, tak żeby nie było na mnie, powiedz mi tak.
Ja zapytam państwa, zrobimy takie raz, dwa, trzy, a ty mi powiesz, Karolina kochana, z której strony był większy czat. Ogarniemy to? Dobra, okej, dobra. Poczekajcie na raz, dwa, trzy, ludzie. No, to taki, no, falsar trochę był. Uwaga. Raz, dwa, trzy! Lewa? To jeszcze raz, bo to, dobra, to jeszcze raz tak dla wieży, dla pewności. Raz, dwa, trzy! Dobra, Karolina mówi lewa i jakby co, to proszę bardzo, nasza lewa. Dziękuję bardzo, słuchaj, czy jednak prawa? Dobra, nie, słuchajcie, tu był czat, tu był tym razem czat. A to nie jest oczywiście ostatni t-shirt, tak jak mówiłem wcześniej. Ja zapytam, czy jeszcze dajecie radę? Złapała to najwyższa, słuchaj. A co ty tam całujesz? Co przytulasz? A nie wolałabyś wnętrza przytulić? To chodź później, będziemy się przytulać. Nie, bo tam jeszcze facet. Przepraszam, taki żart był. Nie? A widzę, że wyższy ode mnie mleko pił, to nie będę ryzykował. Dobra, kochani, ja mam teraz taki numer Dicho. Będzie Dicho na ostro. Pamiętajcie, że tu potrzebne są ręce, dłonie, wszystko, nie, tam musi chodzić w tym numerze. I oczywiście spoglądam. Tam, gdzie większy czat, tam t-shirt pójdzie. Kochani, zmieniajmy, bo kobieta zmienną jest, więc zmieniajmy przynajmniej kolor. Jak był wcześniej rudy, to teraz będzie... Teraz będzie... To ja zaczynam! I tak więcej czadu! I jeszcze więcej energii! Cześć, hej, siemano. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, zawsze możesz zostawić łapkę w górę. Dałem z siebie całe 20%. Ile? Więcej nie mogę. I tak to jest opóźnione 2 miesiące, żeby to czekało. Miłego, hej.